1 września 1939 roku taki oto komunikat radiowy wstrząsnął Polakami i mieszkańcami całego świata. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Moi drodzy, witam Was serdecznie w naszym dzisiejszym premierowym odcinku cyklu Dawno Temu. Zanim naturalnie przejdziemy do jego treści głównej, a widzę, że już wyczytaliście, o czym dziś pogawędka będzie, zachęcam Was gorąco do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam Was jeszcze bardziej gorąco do dzielenia się wrażeniami i komentarzami pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi naszymi odcinkami. No i oczywiście zachęcam Was także, co czynię od pewnego czasu, do tego, byście bacznie obserwowali, czy otrzymujecie powiadomienia odnośnie naszych premierowych odcinków. Moi drodzy, wysłuchaliśmy w naszym wstępie dramatycznego wręcz przekazu radiowego, przekazu, który popłynął na falach Polskiego Radia w bardzo mroczny wrześniowy dzień roku 1939. Wybucha II wojna światowa. Jak słusznie zauważyliście i z pewnością usłyszeliście, w komunikacie została podana godzina 5:40. Dziś wiemy, że pierwsze bomby niemieckie na polskie miasta spadły zdecydowanie wcześniej. Ale moi kochani, dzisiejszy odcinek będzie dotyczył sprawy dość kontrowersyjnej, która do dzisiaj wzbudza wielkie emocje, nie tylko w kręgach historyków, co wydaje się dosyć zrozumiałe, ale także w kręgach biografistów, w kręgach ludzi, którzy interesują się polityką, także polityką przedwojenną. Będzie on zatem tyczył zachowania polskiego rządu w tych wrześniowych dniach. I ja nie bez kozery nazwałem dzisiejszy odcinek dwojako. Bowiem niektórzy twierdzą, że zachowanie polskiego rządu w 1939 roku należy nazwać ucieczką. Inni z kolei twierdzą, że to zachowanie należy określić mianem ewakuacji. I to Wam, moi kochani, pozostawimy to pod rozwagę i to Wy wewnętrznie podejmiecie własną decyzję odnośnie tego, czy rząd polski uciekł, czy się ewakuował. Ale, moi drodzy, zaczynamy oczywiście od początku, bowiem 1 września roku 1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydaje bardzo ważne oświadczenie, wydaje bardzo ważną informację do narodu i mówi na wielkich afiszach i plakatach, zwraca się do obywateli Rzeczypospolitej słowami: nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii. Moi drodzy, tak na marginesie, to odwołanie do Boga i historii jest dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o pozycję Ignacego Mościckiego, jeżeli chodzi właśnie o konstytucję kwietniową, która też była aktem prawnym dość kontrowersyjnym i te odwołania do Boga i historii także bardzo jaskrawo z tej konstytucji wypływały. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądał proces tworzenia przedwojennej konstytucji kwietniowej, która rozbudzała emocje Polaków do granic możliwości. Dajcie znać w komentarzach. Poruszymy tę kwestię w kolejnych odcinkach. Ale wracamy do słów prezydenta Mościckiego. Kończy swoje oświadczenie, swoje obwieszczenie, swoją informację do narodu słowami: cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa. Moi drodzy, no tak, stwierdzilibyśmy, że piękne, bardzo tak mocno wybrzmiewające słowa do narodu z pewnością
są w 100% uczciwe, są w 100% zachęcające do walki, zwłaszcza jeżeli odwołujemy się do tego, że my jako obywatele będziemy walczyć ramię w ramię z armią. Ale spoglądamy także my jako obywatele na rząd, na to, jakie działania rząd podejmuje, bo przecież to są tacy sami obywatele jak my. I liczymy na to, że na czele z naczelnym dowódcą wojsk będziemy walczyć. Moi kochani, no właśnie, sytuacja zaczyna się troszeczkę komplikować, bowiem szybkość, z jaką wojska niemieckie zbliżały się do Warszawy, zaskoczyła nawet największych pesymistów w obozie władzy. Dlatego, no, poczęto realizować i wprowadzać w życie plany ewakuacji najwyższych władz cywilnych i wojskowych i coraz to częściej ta kwestia była właśnie przez te kręgi podnoszona, natomiast ostateczna decyzja, jak pokazała historia, została podjęta bardzo szybko, wręcz ekspresowo. Przejdźmy zatem dalej w naszej dzisiejszej opowieści, bowiem zanim jednak do tego doszło, zanim doszło do włączenia tych działań w sferę rzeczywistości, czyli do ewakuacji polskich władz wojskowych i cywilnych, pierwszy w stolicę naszego kraju, czyli Warszawę, opuszcza, i tutaj nie będzie zaskoczenia, wydaje mi się, prezydent Ignacy Mościcki. Stało się to już 1 września 1939 roku, po pierwszym bombardowaniu Warszawy. W tym bombardowaniu ucierpiał Zamek Królewski, będący wtedy siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No i dzieje się to, moi drodzy, po wydaniu przez prezydenta Mościckiego przytoczonego przeze mnie orędzia. Oczywiście przytoczyłem tylko fragmenty tegoż orędzia, ale prezydent Mościcki wygłasza orędzie, drukowane to orędzie jest szeroko w naszym kraju, rozpowszechniane. Natomiast co robi prezydent Mościcki? Ucieka, ewakuuje się z Zamku Królewskiego, który został zbombardowany. Ucieka z Warszawy. Przejdźmy dalej, moi drodzy, ponieważ warto wspomnieć tutaj o premierze Rzeczypospolitej Polskiej, generale Felicjanie Sławoju Składkowskim, który prowadzi dziennik wojenny i notuje tam bardzo ciekawe i jakże znamienne słowa dotyczące prezydenta Mościckiego. Przytoczmy zatem te słowa. Pan Łebkowski, dyrektor kancelarii cywilnej, telefonuje, że ze względu na bombardowanie zamku w ciągu dnia dzisiejszego, czyli 1 września 1939 roku, piątek, pan prezydent wyjedzie tej nocy do wsi Błota, leżącej kilka kilometrów od miasta, na prawym brzegu Wisły, przy szosie do Falenicy, gdzie zamieszka w willi jednego ze swych znajomych. Jest to konieczne, bo zamek nie posiada pewnego schronu przeciwlotniczego. Moi kochani, i do dnia dzisiejszego historycy spierają się, dlaczego Mościcki tak szybko wyjeżdża z Warszawy, zaraz po pierwszym bombardowaniu stolicy, czyżby w Warszawie nie było różnych innych miejsc, budynków, możliwości infrastrukturalnych do tego, żeby prezydent mógł tam się schronić? No, jest to zagadka do dnia dzisiejszego dosyć ciekawa, zważywszy też na to, że prezydent Mościcki bardzo skrupulatnie starał się katalogować rzeczy, które razem z nim w ramach tej ewentualnej ewakuacji mają zostać wywiezione z Zamku Królewskiego. Więc zaryzykować stwierdzenie jasno można, że Mościcki i jego sztab bardzo mocno przygotowywali się do ewentualnej ewakuacji ze stolicy. Przygotowania do ewakuacji najwyższych władz państwowych, co ciekawe, zarządza 3 września 1939 roku nie kto inny jak naczelny wódz Wojska Polskiego, protegowany marszałka Józefa Piłsudskiego, marszałek Edward Rydz-Śmigły. I ja wiem, że niektórzy z Was w tym momencie, gdzie słyszą z moich ust imię i nazwisko i przydomek Rydza-Śmigłego, rzucają kapciem w swoje ekrany, bowiem jest to postać szalenie kontrowersyjna, uznawana przez niektóre kręgi za zdrajcę Rzeczypospolitej, ale proszę, wysłuchajmy naszej dzisiejszej opowieści do końca. Moi drodzy, tego dnia, czyli 3 września 1939 roku, na jego właśnie polecenie, na polecenie naczelnego wodza, zaczęto palić dokumenty państwowe, byleby nie dostały się do rąk nieprzyjaciela. W tym samym czasie na ulicach Warszawy manifestują tłumy,
tłumy rozentuzjazmowane tym, że Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Jeszcze warszawiacy i Polacy liczyli na to, że to wypowiedzenie wojny III Rzeszy będzie miało realne skutki, że Wielka Brytania i Francja przystąpią do wojny. Jak się okazało, od 3 września 1939 roku mieliśmy do czynienia ze strony tych dwóch zachodnich państw z tak zwaną dziwną wojną. Wojna, która została wypowiedziana, ale nic poza tym nie zostało poczynione. Od, no niestety, skutki naszych przedwojennych traktatów i sojuszy. Moi drodzy, cieszących się wtedy warszawiaków, a pamiętajmy, jest 3 września, widzimy ten dysonans. Z jednej strony warszawiacy cieszą się, że państwa zachodnie wypowiedziały wojnę Hitlerowi, z drugiej strony w tym samym czasie na polecenie Rydza Śmigłego są chociażby palone dokumenty państwowe i jest przeprowadzane preludium do ewakuacji władz cywilnych i wojskowych. W tym samym czasie z balkonu ambasady brytyjskiej, czy też jak przed wojną mawiano poselstwa brytyjskiego, macha do zgromadzonych tłumów nie kto inny jak minister spraw zagranicznych Józef Beck. I wspomnieć tutaj też należy o prorządowej prasie polskiej, bowiem media rządowe i prorządowe to nie jest nasz współczesny wymysł. Oczywiście przed wojną także w Polsce funkcjonowały media prorządowe. I moi drodzy, w tychże mediach, no generalnie w gazetach prorządowych, mogliśmy wyczytać chociażby o błyskotliwych zwycięstwach armii polskiej na froncie w wojnie z Niemcami, w tym także o horrendalnych wręcz historiach, między innymi o czymś takim jak bombardowanie Berlina. Tak, moi drodzy. W gazetach wrześniowych, zwłaszcza tych prorządowych, można było przeczytać o tym, że polskie lotnictwo zbombardowało w odwecie na atak Niemiec ich stolicę, czyli Berlin. Ale można było także w tych gazetach przeczytać o polskiej kontrofensywie w Prusach Wschodnich. Więc, no, moi kochani, widzimy, że propaganda dosyć ciekawie funkcjonowała także i w II Rzeczypospolitej. Moi drodzy, 3 września, jesteśmy cały czas w tym niedzielnym dniu wrześniowym roku 1939. Felicjan Sławojsz Składkowski, już też dzisiaj przeze mnie przywoływany niejako do tablicy, w swoim dzienniku wojskowym czy też wojennym pisze: pan marszałek Śmigły zawiadomił mnie, iż wobec postępu Niemców należy przygotować ewakuację urzędów za Wisłę, na prawy jej brzeg, gdyż marszałek przewiduje opór wojsk polskich na linii rzeki Wisła. No więc naczelny wódz bardzo jasno mówi, jak widzi napór wojsk niemieckich i bardzo jasno też mówi o tym, że należy ewakuować polskie władze ze stolicy. W myśl tychże wskazówek naczelnego wodza już 4 września 1939 roku rozpoczyna się ewakuacja urzędów centralnych. Zaczęto od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Prezydium Rady Ministrów. Dalej przygotowywano plany ewakuacji dla Sejmu i Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na którego czele stoi wspomniany przeze mnie Józef Beck, i wszystkich pozostałych ministerstw w polskim rządzie oraz Najwyższej Izby Kontroli, Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Sądu Najwyższego, no i oczywiście nie zapominajmy o Ministerstwie Sprawiedliwości. Moi drodzy, jak wynika z kolejnych dokumentów, szczegółowe plany owej ewakuacji zostały przygotowane, uwaga, już w lipcu roku 1939. Już wtedy czołowi polscy politycy, no, domyślali się, że może w niedługim czasie coś niedobrego się zadziać i te plany ewakuacyjne poczęły być tworzone. Moi kochani, wspomnieć w tym momencie należy o osobie dyrektora Józefa Ołpińskiego z Prezydium Rady Ministrów. On to właśnie osobiście wizytował miejscowości docelowe przewidywane dla poszczególnych urzędów. Czyli widzimy wyraźnie, że cała machina przygotowań do ewakuacji była dosyć mocno naoliwiona, skoro specjalny wysłannik rządu polskiego miał za zadanie wizytować potencjalne lokalizacje miejsc służących jako miejsca ewakuacji różnych organów władzy państwowej w II Rzeczypospolitej. Moi drodzy, no właśnie, do Warszawy docierają pierwsze transporty rannych z pól bitewnych oraz pierwsze grupy uciekinierów, chociażby spod Częstochowy czy z terenów Wielkopolski. Wraz z nimi, no właśnie, do ludzi zaczyna powoli docierać prawda o tej wojnie, która już rozgorzała. No i zaczyna docierać też prawda o prawdopodobnej klęsce wojsk polskich.
Tym samym zaczynają się w społeczeństwie, zwłaszcza w społeczeństwie Warszawy, pojawiać pierwsze oznaki dezorganizacji i swoistego chaosu. No bo jak to? Z jednej strony mamy mocny rząd, mamy mocne przeświadczenie o tym, że walczymy dzielnie, no bo prasa takie rzeczy podaje, że chociażby polskie lotnictwo bombarduje Berlin, ale z drugiej strony widzimy świadków, widzimy naocznych wręcz świadków tych wydarzeń, chociażby rannych czy uciekających przed niemieckimi bombardowaniami. I oni mówią, że sytuacja na froncie wygląda zupełnie inaczej. Zwłaszcza, że w Polsce przedwojennej często mawiano, że nie grozi nam nic, bo z nami jest śmigły ryc. Tak bardzo mocno chwalono naczelnego ówczesnego polskiego wodza. Prawda okazała się być zdecydowanie bardziej brutalna. Moi drodzy, kroczek dalej w naszej dzisiejszej opowieści, ponieważ temu wszystkiemu w Warszawie próbuje przeciwdziałać bohaterski prezydent stolicy, major Stefan Starzyński. I do dnia dzisiejszego jego, no, bardzo dramatyczne przemówienia radiowe możemy wysłuchać w internecie. Zachowały się archiwalia tych przemówień. Do dzisiaj też tak naprawdę nie wiemy, jak zginął Stefan Starzyński. Mówi się, że zginął w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych. Inne źródła podają, że został rozstrzelany już w październiku 1939 roku. No jest to kolejna tajemnica historii najnowszej. Ale to właśnie Starzyński staje na czele miasta, staje na czele obrony tegoż miasta, mimo jednoznacznych rozkazów marszałka Rydza Śmigłego do tego, żeby opuścić stolicę. Rydz Śmigły nakazuje Starzyńskiemu opuszczenie miasta. Starzyński jako prezydent stolicy tego nie wykonuje. W miejsce nieobecnych już wtedy służb porządkowych Starzyński powołuje tak zwaną Straż Obywatelską, na której czele stoi major Janusz Regulski. I to kolejny obok Starzyńskiego wielki bohater obrony Warszawy w roku 1939. 6 września tegoż samego roku minister propagandy, który ministrem propagandy był zaledwie od kilku dni, bo do tej pory znany był w Polsce jako człowiek związany ze Śląskiem, jako wojewoda śląski, czyli Michał Grażyński, przez radio wzywa społeczeństwo do, uwaga i tu cytat, wstrzymania się od niepotrzebnej, a nawet szkodliwej ewakuacji z miejsc zamieszkania. Taki komunikat płynie na falach radiowych z ust ministra propagandy. 6 także września na polecenie marszałka Śmigłego pułkownik Roman Umiastowski w radiowym apelu wezwał ludność stolicy do kopania rowów przeciwczołgowych, a młodych mężczyzn zdolnych do walki, uwaga, o opuszczenie Warszawy i udanie się na wschód, gdzie mogliby zostać wcieleni do wojska. Czyli jedni mają zostać, kopać rowy, inni, młodzi, zdrowi, mają opuścić Warszawę, by formować wojsko. Tegoż samego 6 września marszałek Rydz Śmigły postanowił udać się ze swoim dowództwem i sztabem generalnym do Brześcia nad Bugiem. Potajemna ewakuacja rządu rozpoczęła się 2 dni wcześniej, tak gwoli przypomnienia. Moi kochani, z 6 na 7 września w najgłębszej tajemnicy Rydz Śmigły opuszcza Warszawę. Warszawę opuszcza naczelne dowództwo Wojska Polskiego. Udaje się do Brześcia nad Bugiem, by tam właśnie z zamurów tej wielkiej, mocarnej, brzeskiej twierdzy dowodzić swoimi armiami. Rydz Śmigły myśli sobie, że tam będzie mógł odeprzeć atak zbrodniczych wojsk hitlerowskich. Szanowni, mając jeszcze nadzieję na pomoc sojuszników zachodnich, polskie dowództwo opracowuje tak zwany, też dosyć kontrowersyjny, wariant przedmościa rumuńskiego, czyli obrony na kresach południowo-wschodnich. Plan ten okazuje się niestety nierealny, ale w myśl tegoż planu najwyższe władze cywilne i wojskowe konsekwentnie podążają w kierunku właśnie naszych dawnych kresów Rzeczypospolitej, w kierunku granicy z państwem rumuńskim, bowiem no, Rumunia staje się tym samym miejscem docelowym wędrówki władz cywilnych i wojskowych państwa polskiego, zważywszy na oczywiście układy dyplomatyczne. Moi kochani, no właśnie, kroczek dalej w naszej opowieści, bo więc wyjeżdżając do Brześcia, marszałek Rydz Śmigły utracił łączność polową z walczącymi wojskami. Widzicie kolejny dysonans? Jechał do Brześcia, aby tam dowodzić armiami, ale no traci kompletnie łączność. Traci łączność,
Chociażby jest to spowodowane agresywnymi działaniami wojskowymi tworzonymi czy też prowadzonymi przez III Rzeszę. W pośpiechu to wszystko jest robione. Jest to wszystko tworzone w pośpiechu i wielkim bałaganie. Jego sztabowcy, i to wynika z tegoż pośpiechu, nie zabierają ze sobą koniecznych do komunikacji wojskowej kodów i szyfrów. Więc moi drodzy, no, wam pozostawiam komentarz dotyczący organizacji polskiej armii we wrześniu 1939 roku, przepraszam, nie obrażając polskiej armii, w organizacji naczelnego dowództwa. Dowódca Armii Poznań, i to też dosyć dramatyczna historia, dowódca Armii Poznań, czyli słynny generał Tadeusz Kutrzeba, stara się jakoś skontaktować z naczelnym dowódcą, czyli z Edwardem Rydzem Śmigłym, żeby uzyskać zgodę wodza naczelnego na rozpoczęcie operacji zaczepnej, która później przeszła do historii jako słynna bitwa nad Bzurą, musi do niego dzwonić, do wodza naczelnego z poczty głównej w Łodzi. Nie może się w żaden inny sposób skontaktować ze swoim naczelnym dowódcą. Widzicie, moi drodzy, w jakim totalnym, kompletnym chaosie była wtedy cała armia, oczywiście w sferze dowódczej. No jak to wszystko wtedy wyglądało? Moi drodzy, kolejnymi etapami ewakuacji naczelnego dowództwa oraz najwyższych władz cywilnych były Brześć. No i tutaj mamy datację od 7 do 11 września. Następnie Włodzimierz Wołyński, 12-13 września oraz Kołomyja, Kniarze, Kosów, Kuty, Rożnów i Załucze na Pokuciu. I tu od 14 do 17 września mamy tę datację. Moi kochani, 14 września wódz naczelny przenosi się do Kołomyi. No, przed wojną piękne miasto kresowe, Kołomyja nie pomyja, Kołomyja miasto. I moi drodzy, tam znajduje się właśnie Edward Rydz Śmigły. Jest Kołomyja odległa od granicy rumuńskiej blisko o 40 km. Jeszcze bliżej granicy z Rumunią, bo w odległym zaledwie o 12 km Kosowie. Kosowie, w którym, no właśnie, do którego zjeżdżali przed wojną kuracjusze, zjeżdżali ludzie, którzy chcieli poprawić swoje zdrowie. Tam lokuje się premier. Premier Felicjan Sławoj-Składkowski z całym prezydium rządu oraz resortami spraw wewnętrznych, spraw wojskowych, propagandy i skarbu. W pobliskim Rożnowie umieszczono Ministerstwa Komunikacji, Oświaty, Sprawiedliwości i Poczty. Natomiast w Kniarzach, koło Śniatynia, położonych około 30 km na wschód od Kosowa, ale przy granicy z Rumunią, znalazły miejsce Ministerstwa Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Kancelarie Sejmu i Senatu, Najwyższa Izba Kontroli i Najwyższy Trybunał Administracyjny. Moi drodzy, tuż przy samej granicy polsko-rumuńskiej swoje miejsce znajduje prezydent Ignacy Mościcki. Odnajduje się prezydent Ignacy Mościcki, ponieważ, no właśnie, lokuje się w Załuczu koło Śniatynia oraz minister Józef Beck, czyli szef resortu spraw zagranicznych. Beck z kolei przebywa w Kutach nad Czeremoszem. Taka dyslokacja najwyższych władz cywilnych i wojskowych na przylegającym do granicy rumuńskiej Pokuciu świadczy o tym, że kwestia opuszczenia kraju była przesądzona jeszcze przed 17 września 1939 roku, czyli przed agresją Armii Czerwonej na Rzeczpospolitą. Moi drodzy, no właśnie, przejdźmy dalej, bowiem wejście Armii Czerwonej, czyli ten słynny z historii nóż wbity w plecy polskiej armii i państwu polskiemu na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej, to wejście spowodowało, że dalszy opór był pozbawiony większego sensu. Nikt jednak w obozie władzy nie był świadomy zbliżającej się od wschodu katastrofy. Nikt też nie zauważył zapowiadających ją oznak, bowiem już wtedy widoczna była gwałtowna kampania antypolska, jaka rozpętała się w mediach radzieckich z dniem 14 września. Nikt z rządu jakoś tego nie zauważał. Ale mamy do dyspozycji dokumenty historyczne, chociażby notatkę ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, pochodzącą z 17 września 1939 roku, której adresatem jest ambasador Wacław Grzybowski, ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie. Zostaje ona wydana na chwilę po agresji wojsk sowieckich na Polskę i w tej notatce bardzo wyraźnie widać, że minister Beck nakazuje niejako ambasadorowi ewakuację z Moskwy i w tej notatce w bardzo nieprzemyślany wręcz sposób, mówiąc wprost, ujawnia swoje miejsce pobytu. Ci, którzy się wczytali w tym momencie w tę notatkę, z pewnością to dostrzegają. No więc Beck pisze tam jawnie i oficjalnie, że jego miejsce pobytu to województwo stanisławowskie.
No więc bardzo, ale to bardzo nieopatrzne działania. Działania chaotyczne wręcz. Ostatni akt ewakuacji, bo o tym trzeba powiedzieć, ewakuacji czy też ucieczki, bo cały czas jesteśmy w dysonansie pomiędzy tymi dwoma określeniami, więc ostatni akt ewakuacji bądź też ucieczki władz polskich rozgrywa się po południu 17 września 1939 roku. Decyzja o przekroczeniu granicy polsko-rumuńskiej zapada około godziny 16 na naradzie marszałka Rydza-Śmigłego i rządu polskiego w miejscowości Kuty nad Czeremoszem. Moi drodzy, początkowo przyjęto koncepcję, że do Rumunii przejdą prezydent, rząd, a wódz naczelny dopiero kiedy do Kut podejdą oddziały radzieckie. Natomiast wiadomość o rzekomym zbliżaniu się do miejscowości, czyli do Kut Armii Czerwonej, spowodowała, że prezydent Mościcki pod osłoną niepełnej kompanii wojska przejechał z Załucza do Kut, podczas ostatniej narady z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem, przygotowując orędzie, powiedział: to już jasne, że idziemy w sieć, ale innego wyjścia nie widzę. Walczyć nie mamy czym, a poddać się nie możemy. To są słowa, moi drodzy, prezydenta Ignacego Mościckiego. Wieczorem 17 września Mościcki wraz z rządem przekroczył granicę polsko-rumuńską. Rydz Śmigły zaś po północy już 18 września to uczynił. Do Rumunii ewakuowano następnie blisko 30 tysięcy żołnierzy, a na Węgry blisko 40 tysięcy żołnierzy. Na środku mostu, na środku słynnego mostu, który jest jakże dramatycznym, był jakże dramatycznym świadkiem ewakuacji czy też ucieczki polskich władz, stał wtedy starosta kaliski, major Stefan Soboniewski. Miał on regulować całym ruchem na moście i dbać o to, by nie dochodziło do przestojów. I major tak oto wspomina te dramatyczne chwile. Nie padało, noc była jasna. Co to by było, myślałem z niepokojem, gdyby teraz zaatakowały sowieckie samoloty. Bo ludzie szli i szli. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Nie wiem ilu. Może 30, a może 50 tysięcy. Szli z opuszczonymi głowami. Bez jednego słowa, bez łez i głośnego płaczu. Nie płakały nawet dzieci. Stałem tak od 17 w niedzielę 17 września do 7.30 w poniedziałek. I tego nigdy nie zapomnę. Najtragiczniejszy obraz w całym moim życiu. Około północy widzę, jedzie pan premier z ministrem Antonim Romanem. Już po pierwszej zawiadamiają mnie, że jedzie naczelny wódz. Nie mogłem uwierzyć, jak to? Hetman opuszcza walczące wojska? Nie mogłem uwierzyć. Do dzisiaj nie mogę. Moi drodzy, mało kto mógł uwierzyć w to, że naczelny dowódca Edward Rydz-Śmigły ucieka. Ucieka z walczącego kraju. Ucieka od swoich żołnierzy, ucieka także od swoich obowiązków jako naczelny wódz. Z relacji wynika, że Rydz-Śmigły po rumuńskiej stronie mostu siedział sam w samochodzie. Nie chciał nawet herbaty, nie wypił ani łyka. Czekał, aż skończy się ewakuacja formacji wojskowych. Moi kochani, klęska wrześniowa nie oznaczała końca Polski, ale doprowadziła do katastrofy politycznej obozu sanacyjnego. Na marszałku Rydzu-Śmigłym, prezydencie Mościckim, premierze Sławoju Składkowskim i ministrze Józefie Becku spoczęła nie tylko odpowiedzialność polityczna i wojskowa za klęskę wrześniową. Spoczęła odpowiedzialność, powiedzielibyśmy, historyczna. Bowiem to oni do dnia dzisiejszego są symbolem najwyższych władz państwowych, które miast bronić i walczyć, tak jak w przypadku Stefana Starzyńskiego, udają się na ewakuację, czy też uciekają. I to właśnie z tym pytaniem zostawiam Was dzisiaj, ponieważ dobiegliśmy do końca naszego spotkania. Zachęcam Was gorąco do tego, jestem szalenie ciekawy Waszych komentarzy, Waszych opinii, Waszych wrażeń i Waszego punktu widzenia na tę kwestię. Zachęcam Was naturalnie do tego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, ci, którzy jeszcze tego nie uczynili. Zachęcam do tego, żebyście śledzili to, czy dostajecie powiadomienia o naszych odcinkach, a nade wszystko gorąco Was zachęcam do wyglądania kolejnej premiery z cyklu Dawno Temu.